Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, publikuję, wypożyczam lub kupuję. Dziś będzie Gwiezdnowojennie w odcinku Przeczytany z biblioteki. A mianowicie komiks Star Wars, Dr. Aphra, tom drugi, Niezwykła maszyna oraz książeczka Star Wars, Ucieczka szmuglerów, przygody Hanna Solo i Chewbacki. Jeżeli chodzi o komiks, obie pozycje, komiks oraz książkę wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej, w Bielsku Białej, w filii na Osiedlu Słonecznym, przy ulicy Reja. Tam mają bardzo dużo rzeczy gwiezdnowojennych, książki, komiksy, więc jeżeli lubicie tę tematykę, to zachęcam, żebyście się tam udali. Mają nawet komiksy angielskie Tales of the Jedi i... Znaczy chyba trzy omnibusy angielskie, jakby was to interesowało. Ale wracając do tematu. Komiks to jest to kontynuacja wątków Dr. Aphry z pierwszego tomu i tutaj mamy taką ciekawą historyjkę, gdyż nasza główna bohaterka zostaje wkręcona w poszukiwanie pewnego przedmiotu, pewnej części do hipernapędu. I tu następuje pewnego rodzaju powiązanie z, ogólnie rzecz biorąc, okresem Wielkiej Republiki, High Republic, czyli tutaj mamy Wielką Republikę Bez Strachu, ale generalnie chodzi o książki, przede wszystkim książki, czyli Światło Jedi, czy ostatnio było Burza Nadciąga, a mianowicie o zagrożenie ze strony Nihilów. I w tamtych książkach Nihilowie mieli pewien specyficzny sposób poruszania się w nadprzestrzeni, takie zwane ścieżki. I tutaj nagle następuje poszukiwanie tego układu, czy elementu hipernapędu właśnie do poszukiwania ścieżek, które mogłoby zrywalizować rynek, gdyż to jest dość zapomniana technologia. Jeżeli chodzi o postacie, no to Aphra jest taka jak zawsze. Awanturnicza, kombinatorka, trochę taki Han Solo w spódnicy, troszeczkę nie. No, specyficzna postać. Można ją lubić, niekoniecznie trzeba. Zdobywa pewnego rodzaju sojuszników. Mamy tutaj też jeszcze jedno nawiązanie do filmu, tym razem do filmu, czyli Casino Canto Bite, na którym się pewne rzeczy dzieją równolegle. Czy ten komiks czytało mi się dobrze? Tak. Generalnie czytało mi się dobrze. Podobało mi się to właśnie, jak bardzo Aphra musi kombinować, bo ona jest pewnego rodzaju geniuszką, ale ona zawsze musi kombinować, żeby zachować własną skórę, bo ciągle mam wrażenie, że się pakuje w kłopoty i zawsze ucieka, bo może mieć dość duże problemy. Co do książki, to jest taka mała książeczka, dość duży druk, 150-160 stron. Taka prosta historyjka. Ale coś, co mi się bardzo podobało, to pierwsza rzecz, którą zwróciłem uwagę. Greg Rucka. To nazwisko coś mówi. Jeżeli czytaliście Wonder Woman z Odrodzenia, Odrodzenia, albo te trzy tomy, co wydał Egmont, między innymi Orędowniczkę, która także była w kolekcji Bohaterowie Złoczyńcy, to ten scenarzysta wam coś powie, ten autor. Natomiast co my tutaj mamy po prostu? Jaką mamy tutaj sytuację? Tu mamy to, że w pewnym momencie pewien starszy pan opowiada jakiejś grupie, powiedzmy, awanturników w knajpie przygodę sprzed lat. Z czasów, gdy jeszcze była rebelia pomiędzy czwartym epizodem a piątym epizodem, czyli pomiędzy Nową Nadzieją a Imperium kontratakuje. Ponieważ jeżeli kojarzycie, Nowa Nadzieja skończyła się tym, że Han pomógł Luke'owi w zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci, po czym on chciał wydostać się, wrócić, spłacić swoje długi i mieć święty spokój. Tutaj zostało to, że został poproszony przez Leję o wykonanie jeszcze jednego zadania, o pewne przemycenie, uratowanie, wyciągnięcie z presji pewnego bardzo ważnego człowieka rebelii. I to się bardzo fajnie czyta. Czyta się dynamicznie. Bardzo mi się podobało sposób opowiadania historii i to, że postacie są zgodne z ich charakterami, czyli Leia jest taka, jak zawsze była, czyli pyskliwa, ale mająca słuszność, generalnie zdecydowana, zdeterminowana.
Tutaj mamy Hanna, który jest taki cały czas awanturnik, łobuz. Udaje, że mu na niczym nie zależy, a tak naprawdę ma złote serce. No, takie typowy Han po prostu. Jeszcze zanim przeszedł do końca na stronę rebelii, jeszcze, kiedy jeszcze był tak trochę w przypadku, cały czas utrzymuje, że on jest tutaj tylko na jedno zadanie. On nie chce w ogóle być łączony z rebelią, bo to nie, tego nie obchodzi. Cały czas tak utrzymuje. Jeżeli chodzi o inne postacie, no to mamy nową pewną dowódczynię ze strony Imperium, Commander Beck. Ona dowodzi lokalnym oddziałem Imperialnej Służby Bezpieczeństwa, czy Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. No, ona ściga przede wszystkim tego człowieka, którego ma wydostać Han. Dobrze się to czyta. Mamy te wszystkie elementy, za których lubimy Hanna Solo, czyli cwaniactwo, spryt, zdecydowanie dobre serce. No, ogólnie czyta się bardzo, bardzo przyjemnie. Jak lubicie, macie ochotę poczytać coś lekkiego w kinie, w stylu kina nowej przygody, zachęcam do przeczytania Ucieczki Szmuglerów. Lekko, łatwo i przyjemnie. Tak bym to podsumował. To by było na tyle w tym moim, nazwijmy to, gwiezdnowojennym odcinku przeczytania z biblioteki. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy znacie którąś z tych pozycji, albo w ogóle, czy interesujecie się Gwiezdnymi Wojnami. Jestem ciekawy bardzo waszego zdania. Jeżeli chcecie to przeczytać, tak jak mówiłem na wstępie, zachęcam, żeby udać się do biblioteki na Osiedlu Słonecznym. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.